I widać, z tej strony repu no jest Kik Sunio. Tak. Ładnie, playerku. I dziękuję bardzo. Ja obecnie kończę tutaj Wielką Brytanię na Półwyspie Arabskim. Po niej kończę Jemen, Oman i lecę na Irak. O, mam już pierwsze badania atomowe. To ładnie. Nie jest kiepsko z badaniem. Ja za chwilę skończę pobadać kam w grupę, to pójdę w co innego badać. Ja bym chciał mieć jeszcze jedną grupę badawczą, to byłoby piękne. Ja chcę też mieć jedną. Ile masz? 4. Ja mam 5. Lecę do 5. No właśnie. Dobra. Badam jak pojebany teraz. Nie przydzieliłem tych na przykład lepszych czołgów. A właśnie, skoro mowa, bo ja też właśnie zbadałem ciężki tam sobie poza odcinkiem, trochę chciałem poprzemieniać. Bataliony, czołgi ciężkie. Zapisz. Musiałem mocno popriorytetyzować niektóre rzeczy. O, tyle fabryk zniszczonych, że ja pisk. Musiałem wszystko poprzestawiać. Oczywiście najpierw uzupełnienia lecą. Odkąd to stawiłem, to jeszcze mi tak, doniszczyli kilka fabryk. Ja nie mogę. O, ochotnicy amerykańscy, jak miło. Do ciebie? No. Przesyłają ci? Ty nie, wspierają Anglików. A. Popatrz sobie, ile jest samolotów nad kanałem La Manche. 1200. I weź to pokonaj teraz. O Jezus, ja tyle miałem chyba na początku wojny, teraz ile mam? Teraz mniej na pewno. Teraz mam samolotów. Nie, czekaj. Bo nie wiem, czy to nie są. Czy są zliczane tak, że te, które muszą się uzupełnić. No ja mam na pewno mniej niż 1000. 910 bliskiego wsparcia, 400 myśliwców, ponad 500 bombowców taktycznych i to tyle. Sporo masz. No kurde, już zdobyłem tą prowincję. Jakim cudem? To przydałby się, żeby wiesz, zrobić atak na Londyn. Bo tu mam przygotowane desanty, to później jak skończysz sobie tam z tymi wszystkimi w Afryce, w Azji, tam gdziekolwiek byś chciał. Przydałby się. Bo ja pewnie się przygotowuję na atak. Chłopie, jak ta... A Portugalia w Macau sobie obserwuje. No w ogóle co obserwuje. No już Szwajcaria nie jest obserwatorem. Teraz Portugalia sobie tylko śmieje się z nas. A Hiszpania dalej nie chce do wojny. Można zmienić tu Portugalię, ustawię się w Hiszpanii i lecę. Musiałbyś mieć przemarsz od nich. Region Beneluxu, to się desanty wszystko działo. Nie mogę, bo ma za mało informacji. Poza tym niedługo bym mógł wykonać się. Czyli ja czekam aż jak Stany Zjednoczone dołączą do tej wojny. Znaczy do naszej wojny, po naszej stronie, to Wielka Brytania nie istnieje. No nie istnieje. Ameryka ją zje. Do desantu nawet nie mam wszystkich konwojów, jakie bym potrzebował. Nie zdobyliście tej prowincji? Kuźwa, jak? Kurwa, brakuje mi 100 konwojów. Sobie doklikajmy. No nie wysyłaj wszystkich dywizji od razu. No wiesz, no dobra. No i tak się... A wy jak to przenoszenie się? Dobra, dostanę 80. Zorganizowanie 100, siła prawie 100. Ponuwać desant teraz was. A, 84 dni tam na ileś. Wzywanie. Gdzie tu jeszcze mam to lotnictwo? Bo to jest wszystko w stronę maksa. Wystawiał się 30 października z rezerw USA.
Kurna, 49% tam mają. Właśnie widzę. To jest złe. O koniak, ogarnę niedługo tą Francję. No nie, robią Afryce. War Plan Black. A co to daje? Embargo wobec Niemiec, niszczyciele bazy, faszystowska zaraza. I to jest zdobyto cel wojenny, państwo majątkowy, cel Rzesza Niemiecka. Jeszcze mają plan, War Plan White, War Plan Red i Orange. Orange chodzi o Japonię. Red chodzi o Wielką Brytanię, a White chodzi o ZSRR. Liczę, że zdążą, wiesz, zmienić. Mają 50%. Kanada ma już 57%. Dokonaj przewrotu, faszystowski. Nie, bo to będzie robić dziennie 400 dni by to robiło. Dużo sprzętu by potrzebowało. O, sprzęt właśnie. Ale wiesz, na przykład w Kanadzie można byłoby dokonać, bo to wiesz. Ale to nim zostanie, wiesz, bo to musi dostać się jeszcze do Kanady. Mhm. A to jest problem już. Nie, no dobra, jak załatwisz to faktycznie będziesz musiał mi tu pomóc swoim wsparciem floty i statków, żeby kanał La Manche wyczyścić przynajmniej. Bo wiesz, że w Afryce się bawisz jak najlepiej, nawet ci się zdesantowali Arabowie. Gdzie? Gdzie? No tam, gdzie Wiszy jest właściwie, więc... Na zachodzie? A tam? Ciekawe, gdzie Francja teraz ma stolicę. Blisko Belgii, tak śmiesznie to wygląda. A to niedługo po stolicy mam ich iść. Na szczęście już mamy 37% w tej wojnie. Nie planuję nawet Związku Radzieckiego atakować, dopóki Wielkiej Brytanii nie zajmiemy. To będzie złe. Ora, ja na chwilę zatrzymam. Jak chcesz zrobić tutaj jakieś swoje manewry, to rób. Ja muszę tutaj swoje porobić. 34 dni. Jezu, to jest ta jedna polska flota, której... Pozycja jest nieznana. Albo jeszcze tak? Nie możecie tak zniszczyć jednej floty polskiej. Tutaj fronty porobić nowe i tak dalej. Część armii jechała tylko Wielką Brytanię, część jechała Francję i Belgię. To nie ma dostępu. Nasza flota nie ma dostępu do tego rejonu. Jaka nie ma? A Morzem Tyreńskim masz głównie bombowce, tak swoją sprawą. No ale to, co wystawili tutaj w Wrogowie, ja pierd... Skuteczność radarów, właśnie radarów nie buduję, ale kurna, kiedy ja mam te radary budować? Jak mi tu wszystko co sekundę niszczą. Wiesz co, może spróbuję zbudować radary i może one mi coś pomogą. To linia ofensywna, to jest moja linia ofensywna, czy czyja linia ofensywna? Kij wie, czy ja to jest... A nie, bo nowy front zbudowałem, więc nie jest na pewno moja linia ofensywna. Teraz przeprowadź atak. Teraz ta jednostka... Ten generał? Nie... Ten generał? Tak, ten generał. Podziel go na pół. Do tego generała. Nowy dowódca nie mogę zrobić, nie wiem czemu. Okej, to bez dowódcy to zrobicie. Linia frontu z wami, wy macie linię frontu z nimi. Oni w sumie już po kilka milionów ludzi potracili, a my takie może niecałe pół miliona. Dodatkowy zespół badawczy. My? Już jedna wojna się skończyła w sumie. No prawie. Nie, ja nawet mniej niż pół miliona. Znaczy w sumie mówię. No tak. Suma nasza. No dobrze. O, Siem jest po naszej stronie. Gdzie dzieje tam w Azji? Ojojoj, Singapur. No Stany, Bloks, to już 50%, Kanada, co jest?
I będzie zaraz ten. Delegalizuj faszyzm. No nie mogę chyba tego czegoś. Wiem, ale to byłoby chamskie. Konaj przewrotu. Tutaj no ustaw linię ofensywną i lecisz. A południowy gąter nie mogę sobie zapomniałem wybrać. Ty lecisz. Też tego nie widzę. Czego Kemek? Nie widzisz? W prowincji. Danych tutaj, gdzie mogę przewrotu dokonać. W Nowym Brunszwiku. Chyba obsadzili się w tym Bizertę w Tunezji i nie mogę tam przejść, zdobyć tego. Wow. Tak mi wyskoczyło. Ja się zdziwiłem, co się stało nagle. A teraz, który generał był do tego przypisany? Ale jedno jest dobre, że Brytyjczycy tracą wojska. A nie mają teraz 47 do 96 dywizji. Troszkę. Ale samolotów mają 7 tysięcy. To więcej niż my razem. Nie pyskuj, tylko ich niszcz. Ma czym? Jak ja mam razem 1000 samolotów? Staram się robić teraz te radiostacje. Z wszystkimi możliwymi fabrykami. Może one mi pomogą, wie, zrobić desant. Jak tam wasze ataki to są ciekawe, przeprowadzone? Ciekawe, nie wykonują tego desantu. Wiesz, nic nie ma, nic, żadnego ale. Ale nie wykonują. A strzałkę kliknąłeś? Bo to też często zmienia. No kliknąłem strzałkę i pokazuje mi się, że tak jak wiesz, ruch jest. Serio, brytyjskie lotnictwo aż tu jest? Nie. Są wrogie? Co mi to tak fałszywie pokazuje? Fałszywy to jest twój kanał. Po. Nie umiesz rozumieć swojego sukcesu. Nie wiem, po co ci samoloty w Grecji. Jemen kapituluje. A zapomniałem, że prowadzę tam wojnę. Serio, samoloty w Grecji mam, a tutaj mam. Nie wiem, mógłbyś na kanał Lamasz wysłać. Nie, tam jest ich 1200. No, oni mnie tam zmiotą, chłopie. Ja też, dlatego ja sobie, wiesz, kazałem uzupełnić jedne myśliwce do 1000. Żeby uzupełniały się. Player opóźnia rozgrywkę. Player! Ty, młody. Jeszcze raz, tak do mnie powiesz. Player. To inaczej ten... Nie masz pierdol. Jeszcze opóźnia rozgrywkę. Głowie. Prowokowałeś mnie teraz. Dlaczego? I co, desantujesz się na Wielką Brytanię przez to? Nie, na ciebie. Ograniczymy ze sobą. No, ale morsko to zrobię. Dopłyń przez kanał La Manche. Bez szwanku, bez zniszczeń. Aż kupię od Francji Vichy więcej stali. Żebyś ty fabryk nie dostał. Proszę o przekazanie nad kontrolą Liban. Gdzie jest Liban? Gdzieś Wiści kontroluje nad to. Tak swoją drogą, bo widzę, że Liban. A co Liban? Co to jest? Gdzie jest Liban? Bo tak nie kojarzę z nazwy. No to wpisz. Liban. A tak. Tam. A będzie trzeba Liberię w końcu... Już domyślałem, przez Syrii jest. Będzie trzeba Liberię w końcu zaatakować. Liberia. Jedyny wolny kraj. Co się dzieje w... O, Japonia ruszyła na cesarstwo indyjskie. Ja zaraz też, ale od drugiej strony. Róbcie desant. Czemu się nie desantujecie?
Macie flotę, statki, czego chcecie? No czemu nie robią tych desantów, mi to zastanawia. A moi właśnie zaczęli robić desant na moją prowincję własną. Spóźniony o kilkadziesiąt dni. Ale za te serie nastawią tu jednostek, ja się tego boję. Dożą mi się jakieś dywizje? Boże. Zróbmy piechotę. A bataliony wsparcia przydałoby się jakieś zrobić. SS. Pilnujcie Polski, tak ironicznie. I co nie wykonujecie? A tak poza tym w poniedziałek jadę polować na uchodźców w Austrii. A później Lukasz powiedział, że będzie w stanie nagrywać. Ale za to w sobotę, ja wyjeżdżam i to może na dość długo. Ja na tydzień wyjeżdżam. Ja nie wiem, ja chyba wyjeżdżam... Poniedziałek. Tak, dwa tygodnie. Czek, jakie oni mają tutaj rozkazy? Mogę wstrzymać wszystkie rozkazy? Trzeba stworzyć nową armię po prostu. Teraz nie ma żadnych rozkazów, świetnie. Wielka Brytania ponad 500 000 straciła. Oni jeszcze wierzą. Wiem, kurwa, dlaczego nie robicie desantu? Bo? Bo wojny im nie powiedziałem. Ja tak się zastanawiam. To jest. Dlaczego nie ma desantu? A tu nagle... Patrzę, pierdolę. Patrzę, wygasa. Patrzę, co z Norwegią. Myślę sobie, aha. Ty to jednak jesteś idiota. Ale cóż, już w Oslo się desantuje. A z Oslo planuje się zdesantować na Szkocję. I wyzwolę Szkocję. Spod panowania Unii Europejskiej, prawda? Tak. Nie, spod brytyjskiego, bo Szkocja chce do Unii. Ale a ja chcę Brexit. Ja chcę Trumpa. To chciej se. Nie, jeszcze... Jezu! Wiesz, ile Węgry chcą mi ekspedycyjnego chciałby wygrać? 101 dywizję. Sporo mają. To my tak patrzę na granicę węgiersko ZSRR, to nawet nieźle mają. Ale mówię, że jak zaatakuje Wielką Brytanię, to ten... Czemu część dywizji się nie przemieszcza? Wybierz wszystkie, przydział do dywizji, przydział dywizji i tutaj. A nadal jedna dupy nie rusza. Co, muszę was wyjątkowo tutaj kliknąć? Tak, senior. Wy nie macie rozkazów, tak? A, bo zapotrzebowania nie mają. No dobra, tyle ludzi starczy, podbij. Na Norwegię nie starczy. No jest, jak ciężko będzie wspierać stąd. Jak tam w ogóle Japonia, bo tam na nią nie patrzyłem. No jakoś przepycha tam. No wszystko. Idzie trochę w Indii. Jakby tą Holandię zajęła, to mi się nie obraził. To mi się bardzo cieszył. Szczerze, Rumunia już nawet chyba była. O, dodatkowy zespół badawczy, wreszcie. Ile można? Wunderwaffe. Kocham te słowa. To bomba atomową powoli badać. A wy czemu się nie ruszacie? Przydział dywizji do frontu.
Ale dupy nie ruszą, bo zapotrzebowanie, tak? Kto budował tam infrastrukturę? Trumpa bym wziął, to by od razu zbudował. Może wiesz, zbombardowali ci infrastrukturę. Nie, po prostu jej nie ma na tych prowincjach. Zero infrastruktury. Zatrudnijcie się na to, Oslo. Boże, to jest tylko jedna głupia dywizja. Dlaczego ona ma tyle ataku? Okopanie się. ...45 dni. Ich po cholerę kazałem się na Oslo desantować. Chociaż może się wyjdzie, bo to już... Irak. No, niszczę ISIS do końca. Później będzie Iran, później Afganistan, albo od razu Cesarstwo Indyjskie. Na końcu będzie Turcja. Tak, wisienka na torcie. Mi? Nie zniszczyli mi anten po drodze? Tą drogą? Nie, nie zniszczyli. Anteny mają być niezniszczalne. Bedrocka będą robione. Oni tam mają dywizji, że ja natakuję. Tu zaopatrzenia nie masz. Zróbcie tą infrastrukturę, bo ja nie zaatakuję tej Francji bez zaopatrzenia. Jak nie zaatakujesz? No nie, bo nawet nie mam jak wygrać, bo oni nie mają tutaj zorganizowania bez zaopatrzenia. Jezu, za chwilę Oslo padnie. W dość ciężkim ataku. Nawet nie wiem, co mnie skusiło, żeby Oslo atakować. Fort, aha. Spoko. To mi większość z głowy będzie. Cieszyłbym chętnie. Dobra, tu trzeba ich wykończyć. Gdzie ty masz Francuzów? Tu. Chodzi o tą Afrykę. No właśnie widzę, ale co ty powinieneś tam budować? Masz dwójkę infrastruktury. Buduję tam właśnie infrastrukturę, tylko problem jest właśnie, że im że mam opór wreszcie kraju. Dywizję bez zadania. Te Węgry mogłyby... A w sumie bym przyjął ten korpus ekspedycyjny i bym go rozstawił jako obrona. Węgry poproszę jeszcze raz, przepraszam. Poproszę. Chętnie. Gdzie jeszcze ten Bagdad padnie? Gdzie masz Bagdad padnie? Tylko nie wiem, gdzie on jest. Chyba, że go już zająłem jakoś się bronią, Mosul. A nie, Bagdad pada właśnie. I jedna konnica taka została. Dobra, zająłem Oslo. Ja pierdziut. Jak ty się młody wyrażasz? Do Narwiku aż. Execute Order 66. O, mam wolne stocznie. W sumie jedną zniszczono nawet. Irak zaraz kapituluje i wojska na granicy z Iranem. Boż. Ktoś mówił, że lotnictwo będzie najlepsze, mówili. Idź w lotnictwo, mówili. Będzie świetnie, mówili. Byłeś świetny, tylko grać nie umiesz. Icho. A u ciebie to co? No u mnie to rzeźnio, tylko oni... Irak kapituluje. Tylko o nich zapominam. No właśnie, ja też czasami... Że posiadam. Tego mi się przyda, żebyś nie zapomniał wtedy, kiedy akurat będę chciał robić desant na Wielką Brytanię. Bo chciałbym desant wykonać szybciej niż... Ciekawego, chociaż tutaj w Norwegii. Tak swoją drogą jeszcze, żeby... Jest coś ciekawe w Norwegii? Norweżki. No.
Ale te, tak ale te tradycyjne Norweszki, nie Arabki. Fabryki wojskowe. 19 dni i Leoparda zbadam. Ja w ogóle ulepszałem moje produkcje? Domyślmy się, że nie. No, pancerów 4 nawet nie produkowałem. Ja dawno nie zrobiłem jakichś nowych samolotów. Bym musiał subraidować. No, mi jednostki tutaj z powodu braku zaopatrzenia padają. A to taka jedna ziemia. Nie chcę się dołączyć do Francji, Ameryka. Kurna, ich stawia opór. Co, oni mają 42% tam mili... Ups. Teraz spadło do 42%. Co się widzę, stało w Ameryce? Nie mam pojęcia. Bo Kanada chociaż się zmieniło. A co tam rzuciłeś? Co? Co ty tam rzuciłeś? Nożyczki spadły, były obok. Drzem w stół, no, odezwały się nożyczki. No tak, chciałem to powiedzieć. Bardzo zabawna sytuacja. Jakby to powiedział Piłsudski, bardzo zabawna sytuacja. Niszczyciele baz, Boże. Mieli się głośno. Cel narodowy, siły specjalne. Tak, korpus ekspedycyjny, przyjmę go. Uśmiechem na twarzy. Przewrót w Stanach dokona się 2 stycznia 42. A w Kanadzie? 30 grudnia tego roku. To spoko. Jest szansa, że w tym roku się stanie. Nie mówcie, że tu macie problemy z zaopatrzeniem, no ludzie. W Norwegii też zaopatrzenie leci. Ja tak w Afryce mam, więc nie marudź. Jeszcze atakują tutaj. Jezus, skrzydło bez zadań. Dobra, weź idź lepiej. Bombowiec taktyczny. Mam masa. To co w sumie mogę przenieść? O, przejmę zaraz kolejne stolice Belgii i tej Francji. Uzasadnij cel wojenny na Iran, podbij... Leopardy mam, spoko. Panterek jeszcze nie mogę. Ciekawe, czy dostanie gwarancję niepodległości. Ten Iran był taki piękny, jak nim grałem, dopóki mnie alianci nie zaatakowali. Gdyby... Ja pies i straciłem mocno. Głupie, że to, że... Czemu nie sięga tu... Że nie umiesz grać, powiedz. Cicho, sam nie umiesz grać. No wiem. No właśnie, więc sieć lepiej. Nie pyskuj już, młody. Dominacja na morzu, 122%. O tak! Rumuńska Gwardia Ekspedycyjna. Biorę. No port zająłem, to powinno być. Gdzie mam teraz opór? Nie ma bazy morskiej. Baza morska jest tutaj. Wiesz, gdzie ja Rumunów wyślę? Gdzie? Do Afryki. Mieszek. Jezu Chryste, nie zajmę bazy morskiej. Dobra, pieprzyć wszystkie wojska do bazy morskiej. Bo teraz padają z braku zaopatrzenia. Jak muchy. A nie mam jak się wycofać na przykład. Wunderwaffe, bardzo mądre. Port wizji pójdzie z głupoty. Skrzydła bez zadań. Polećcie tutaj na Bliski Wschód. Nie zaatakowałem od portu, ale port jest od innego morza. De jak facto. Nie macie zaopatrzenia, to go zdobędźcie. No jedźcie jakichś murzynów i im weźcie żarcie po prostu. Tak się robi od dawna. I teraz jak macie wrócić? Traćcie mi swój plan.
Suzie. O. Jak ty się tam opieprzesz, to ja robię to, co powinienem, niszczę innych. Do portu morskiego jest za daleko. Teraz będzie granica włosko-japońska. Mogę wziąć wszystkich dorosłych, ale to... Ten pobudowy maleje i ten... Dobra, poczekam, aż będzie mocno krytycznie mało ludu. Serio? Aż ile ty masz ludzi? No, poniżej już 2 milionów. Ja mam 1 milion i nie marudzę jakoś. No i mówię, po prostu wiesz. Tylko Niemcy powinno się mieć więcej. Dopiero z zaopatrzenia poszłam. Teraz muszę wysłać wszystko, co zdobędzie to zaopatrzenie. Jezu, mam za mało informacji. Nie, jeszcze więcej dosłali tych samolotów. 1805, bo więcej nie mogli. A może nie mieli więcej, co? Stracimy jedną dywizję. No, i pół jednej. Może nie hejtuj. Jak zajmiesz ten, no to przydałoby się później myśleć z wojną z... Rumuni przyszli. Tłuc bunty. Moja armia rumuńska, obszar garnizowania. Tak, macie tutaj. Kurczę, mam tyle tych samolotów, a nie ma lotniska, gdzie mogę ich podesłać. Możesz do moich na przykład pomóc mi z tym. Pomogę, jak skończę wszystko swoje. Wtedy podeślę całe lotnictwo i możemy spróbować ich zmieść. No tak, 420. Teraz mają tam 1200. Jest problem, bo ja mam samoloty z 36 roku. Ja muszę teraz upgrade'ować. Też mam. Więc o ile ja mam dużo, to mam ich... Tak dosyć słabo. Słabych mam. Stało mniej niż godzina do meczu? Ile jeszcze dni musicie za 2-3 tygodnie czekać? Jak ktoś tam pisał w internetach, liczy, że jak Cristiano Ronaldo strzeli Polsce 3 bramki, raczej mówi, że jak Cristiano Ronaldo strzeli Polsce 3 bramki, to się nie obrazi. No, też mi się zrobił rozkaz, że mam od drugiej strony ich zaatakować. Zamiast normalnie, to mają po prostu plecy im zrobić, okrążyć ich. U mnie ta Afryka jest tylko formalnością już. 75 dywizji. 72, Boże. A, bo ja w sumie i tak tracę. Nawet nie wiem, czy mi by nie zniszczyli, ale dobra. Przyjdzie wsparcie, się nie będzie nic do śmiechu. Tak liczę. Trzeba będzie szybko port zająć i... Ile jest do meczu? Która jest godzina? No nie, już 40, mniej niż 40. No to możemy skończyć odcinek. Do zobaczenia w kolejnym... Tak. Hearts of Iron. Nie, Norwegia to jest porażka u mnie to. No kurwa, no, sam. No męci się tam, chłopie. Przyznaję się, nie jestem jak niedźwiedź, który leci od razu całymi wojskami. Cześć. Cześć.